gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy z Oliwerem Pochwatem w Sensie.pl i Karolem Gacem do Rzeczy.pl o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o sprawy środowiska LGBT, a przede wszystkim o tym, co czynią jego aktywiści, którzy nie zawsze przez część tego środowiska, myślę, że większą część, są uznawani jako przedstawiciele i wyraziciele ich opinii i ich postulatów. Rozmawiamy o tym, czy aktywiści LGBT chcą rewolucji, dlatego że ostatnio sprawa się bardzo zaostrzyła. To już nie są radosne marsze i parady, choć oczywiście dochodziło do pewnych elementów prowokacji wymierzonych w ludzi wierzących, w katolików, ale to już są bardzo, powiedziałabym, no, czasami brutalne sceny, które możemy oglądać. Proszę zobaczyć, jak wyglądała ta sytuacja, kiedy Michał Esz, niedawno opuścił on areszt, ale przedtem został zatrzymany przez policję. Jak to wszystko wyglądało i jak zachowywali się jego przyjaciele. Właśnie, potem jeszcze były różnego rodzaju okrzyki pod adresem policji, która się cofała przed naporem kolegów Michała Esz. Proszę panów, czy rzeczywiście już jesteśmy na tym etapie, że będzie coraz częściej dochodziło do takich, powiedziałabym, mało pokojowych demonstracji, do takich sytuacji, i te hasła, które przedtem były głoszone na paradach równości, kochajmy się, chcemy miłości, nie wojny, chcemy równych praw i tak dalej, to pójdą do kosza, a teraz będzie to, co było w ubiegłym roku na największej demonstracji środowiska LGBT w Paryżu, kiedy niesiono transparent z napisem: nie jesteśmy tu po to, żeby się podobać, jesteśmy po to, żeby zniszczyć społeczeństwo. Redaktor Gac. No niestety tego się spodziewam właśnie. Z jednej strony oczywiście będziemy raczeni takimi hasłami, takim sztandarem i mową miłości, różnymi pięknymi hasłami, ale tak naprawdę największą ironią jest to, że ci, którzy o tym mówią, to tak naprawdę mają bardzo często z tym największy problem, czyli ci, którzy mówią na przykład właśnie o braku wolności, o cenzurze, tak naprawdę bardzo są tymi środowiskami totalitarnymi, ale to jest tylko na marginesie, ponieważ ja się niestety spodziewam, że to się będzie zaostrzać z kilku powodów. Po pierwsze, uważam, że te akty, które mieli z tymi aktami wandalizmu, którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, czyli z profanacją figury Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża, tymi zamieszkami i innymi rzeczami, które były w ostatnim czasie, to miało tak naprawdę na celu między innymi, oczywiście oprócz obrazy i pewnego wstrząsu, miało też po części oswajać i przyzwyczajać do tego, aby zmęczyć społeczeństwo, aby społeczeństwo w pewnym momencie machnęło ręką, że niech już tam wszystko mają, co chcą, byleby był spokój, oswajać z takim właśnie radykalizmem, aby społeczeństwo się przyzwyczajało. I znowu rozmawialiśmy z doktorem Pochwatem w przerwie, że tak naprawdę to jest taktyka salami, czyli taktyka krok po kroku. Jeszcze kilkanaście lat temu, przecież gdy w Warszawie próbowały przechodzić parady równości, no to były blokady, na parady równości leciały kamienie, potem teraz parada równości ma patronat prezydenta miasta stołecznego Warszawy i prezydent Warszawy idzie dumnie w paradzie równości, a na paradach równości są tutaj akty profanacji albo właśnie jakieś skierowane przeciwko katolikom. Jeszcze niedawno przecież mówiło się, że nie, absolutnie nie chodzi o małżeństwo, tak zwane małżeństwa homoseksualne, nie chodzi o adopcję dzieci, chodzi na przykład tylko o odwiedzanie się w szpitalach. A jak się okazuje, krok po kroku, jak chociażby powiedział to swego czasu
czasu Paweł Rabiej, ale nie tylko. Widać wyraźnie, jaki jest cel. To, co jest na Zachodzie, co było na Zachodzie, to sama próba jest tego realizowania w Polsce. I nie łudźmy się, to nie jest tak, że jak damy palec, to te środowiska poprzestaną. To jest tak, że jak damy palec, to te środowiska nie dość, że wezmą rękę, one tak naprawdę nam tą rękę utną i to najlepiej jeszcze gdzieś na przedramieniu. Więc ja się absolutnie spodziewam, że to będzie postępować. Będzie też postępować w takiej formie, bo taka jest niestety moim zdaniem strategia tych środowisk, aby właśnie szokować, prowokować, oswajać, gdzieś zamęczyć społeczeństwo, no i być może doprowadzić do jakiejś zmiany. No skoro środowiska mówią wprost o rewolucji, no to niestety rewolucji nie robi się pokojowo. Rewolucję robi się na ulicach różnymi aktami wandalizmu. Tylko i to jest największe szczęście. Zazwyczaj jest tak, że ten radykalizm odrzuca jednak większość społeczeństwa, odrzuca normalnych ludzi i przyciąga margines. Więc pytanie, na ile to społeczeństwo rzeczywiście będzie zniesmaczone i będzie zdystansowane od tego typu działań, a na ile na przykład po pewnym czasie zostanie zmęczone tą homopropagandą, tymi różnymi leweckimi trendami, bo to jest tak naprawdę, już kończąc, taki ciąg, system naczyń połączony. Znaczy to jest nie tylko to, są nie tylko to środowiska LGBT, ale to jest również cała kwestia kultury, szkolnictwa wyższego. Przecież po tych demonstracjach na Krakowskim Przedmieściu toczyła się dyskusja, czy Uniwersytet Warszawski powinien otworzyć bramy i udzielić schronienia. Przecież Uniwersytet Warszawski, to co teraz się dzieje na Uniwersytecie Warszawskim, też woła pomstę do nieba, jeśli chodzi właśnie o tą rewolucję czerwoną. Więc niestety uważam, że to zmierza w złą stronę. No właśnie, bo aktywiści LGBT, szczególnie ci tacy, no powiedziałabym, na pierwszej linii frontu, jak od diabeł od święconej wody odżegnują się od jakichkolwiek porównań z marksizmem, z tym, co się stało podstawą rewolucji bolszewickiej, kiedy bolszewicy wykorzystali klasę robotniczą do osiągnięcia zupełnie innych celów niż jej wieczne szczęście. Tak teraz się wykorzystuje środowisko LGBT. Ja uważam, że po prostu jest wykorzystywane przez aktywistów LGBT. A o tym, że te powiązania z marksizmem są bardzo silne, to świadczy właśnie wypowiedź Michała Esz dla Radia Z, której w odpowiedzi na pytanie, czy walka o własne interesy uzasadnia przemoc, odpowiedział absolutnie. I mówił jeszcze o tym, że czyta Nowy Testament, ale ja sądzę, że czyta również dzieła Lenina, bo to Lenin napisał: nasz kodeks moralny jest absolutnie nowy, nam wszystko wolno, ponieważ jako pierwsi na świecie wyciągamy miecz nie w celu zniewolenia, lecz w imię wolności i wyzwolenia spod ucisku. No gdyby te słowa zacytował Michał Esz, to nikt by go o ten marksizm nie posądził. A źródło jest wiadome. Proszę panów, jeżeli chodzi o ten neomarksizm, no to marksizm, Karol Marx uważał, że trzeba przede wszystkim zniszczyć religię, bo ona jest podstawą rodziny, a rodzina jest ostoją konserwatyzmu. No widzimy te wszystkie akty. Ja poproszę o te zdjęcia profanacji, które były dokonywane w czasie marszu LGBT. Chciałabym państwu przypomnieć, to są zdjęcia nie tyle może profanacji symboli chrześcijańskich, co pomników, ale mamy takie zdjęcia, które pokazują profanację Matki Boskiej i takie różne dzieła stworzone przez artystów. O właśnie, tu mamy te zdjęcia, jak to wygląda. Oczywiście tęcza nikomu nie szkodzi, tylko że ta tęcza ma 6 kolorów zamiast 7. Tu jest po prawej stronie dzieło, które stworzyła pewna pani, nie będę mówiła, jak ono się nazywa. To jest msza, parodia mszy katolickiej dokonana na Paradzie Równości właśnie pod patronatem prezydenta Trzaskowskiego. I wydawać by się mogło, że Margot, która mówi, że jest chrześcijanką i że chciałaby wziąć ślub kościelny ze swoją partnerką Łanią. Co prawda pan Margot ma partnera również mężczyznę, a pani Łania ma również kilka partnerek seksualnych, o czym też w wywiadzie dla Radia Z opowiadał. Jest chrześcijanką, czyta Nowy Testament, a jednocześnie nie szkodzi mu w ogóle ta profanacja. I tuż po jego wyjściu z aresztu ukazało się na Facebooku taki mem, właściwie trudno nazwać to mem, kolaż, który przedstawia Margot go jako Matkę Boską i z palcem wskazującym, nie wskazującym, w palcem, który, no wiadomo, co oznacza. No właśnie, jak to jest? Jak można pogodzić chrześcijaństwo z tym, co wygaduje pan Michał Esz w mediach? Redaktor Pochwat. Nie można w żaden sposób pogodzić. To jest kolejny element profanacji naszych świętych symboli. Jest to pohańbienie przede wszystkim królowej korony polskiej, Matki Boskiej, z tym, że tutaj należy powiedzieć jedną rzecz. Oni mają swoją religię, mają nową wizję religii. To jest to właśnie, o czym mówił chociażby Lenin, chociażby Stalin. Rozbijanie religii
w celu rozbicia tej tradycyjnej, konserwatywnej rodziny, o czym też tutaj świadczy ten tekst, który zacytowałem w wywiadzie dla serwisu OKO.press. I o to właśnie wszystkim chodzi. My jako Polacy powinniśmy postawić zdecydowany mur i powinniśmy się bronić właśnie przed takimi zjawiskami. Tutaj trzeba powiedzieć wprost, tutaj pan redaktor Gaz do tego nawiązał, niestety nad środowiskiem ideologicznym LGBT jest tak zwany parasol ochronny. Dlaczego wszystkie zawsze demonstracje lewactwa odbywają się pod bramami UW? Bo mają tam bezpieczną przystań. Bo niestety Polacy przespali moment. Powiedzmy sobie to głośno i wyraźnie. Polacy przespali moment. Na Zachodzie w latach 60. różnego rodzaju komunistyczni profesorkowie edukowali dzisiejszą edukowali wtedy młodzież, która dzisiaj powoli udało się wprowadzić neomarksizm na Zachodzie. To samo się dzieje na polskich uniwersytetach. To się dzieje na UW. UW jest pierwszą uczelnią w Polsce, gdzie został wprowadzony kierunek gender studies. Kiedyś uniwersytety były kuźnią intelektualistów. Dzisiaj niestety uniwersytety są kuźnią ideologów. I trzeba z tym wszystkim walczyć i dość profanowania naszych symboli, dość szargania naszych wartości. Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Gaca. Ale jak to jest? Bo cytowałam ten tweet, kiedy oburzano się na to, że dziennikarze w ogóle się tą postacią Michała Esz zajmują, że tak jakby go dowartościowują. On oczywiście ma swój karnawał medialny. Pewnie to potrwa trochę, potem się wyciszy, skończy. Być może media znajdą sobie inny obiekt, który sprawi, że będzie wzrastała klikalność na portalach internetowych, słuchalność w radiach, oglądalność telewizji. No ale póki co to mamy. No to jak? Dowartościowywać taką osobę poprzez mówienie, tak jak my dzisiaj mówimy już na ten temat dłuższy czas, czy też pomijać milczeniem, w ogóle nie zwracać uwagi, ale ja chyba myślę, to jest niemożliwe. Myślę, pani redaktor, że jednak pewne procesy trzeba pokazywać, pewne zachowania trzeba pokazywać, bo one nie żyją w próżni, one są dla pewnych środowisk cechą charakterystyczną i trzeba przed tym przestrzegać i to pokazywać. Ale jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym przed chwilą mówił redaktor Pochwat i o Uniwersytecie Warszawskim, wczoraj wieczorem jeden z moich ulubionych zresztą wykładowców na UW, mówiąc ironicznie, Michał Bilewicz, szef Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, napisał taki wpis. Nie rozumiem oburzonych zachowaniem Margot, chciałbym żyć w kraju, w którym młodzież może sobie obrażać symbole, profanować pomniki i zniesławiać ministrów. Dopóki nikogo nie biją, mogą dokazywać, wsadzenie dzieciaków do aresztu to skandal, niezależnie od poglądów czy orientacji. No więc jak my możemy w ogóle mówić o nauce, o dyskursie publicznym i tak dalej, kiedy tutaj profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego takie wpisy popełniają, taką postawę przejawiają. A wracając do tego, o czym pani redaktor mówiła, to jest oczywiście dylemat, na ile takie postawy marginalne też nagłaśniać i dawać im przestrzeń do atencji, a na ile jednak przestrzegać i pokazywać. Ja myślę, że tutaj trzeba mimo wszystko gdzieś próbować znaleźć złoty środek, bo to nie jest tak, że jeżeli się będzie milczeć, to tematu nie ma, bo to nie będzie tak, że zatrzyma się pewne rzeczy milcząc, tylko czasami trzeba głośno protestować, głośno przestrzegać, pokazywać pewne absurdy, bo bardzo często jest tak, że wystarczy dać mówić, wystarczy dać przestrzeń do mówienia i ci ludzie sami się odkrywają, sami pokazują pewne rzeczy, sami pokazują, do czego dążą i sami się kompromitują. Tak jak swego czasu Paweł Rabiej, czy Robert Biedroń, czy inni ideolodzy, aktywiści LGBT, wystarczy czasem im dać przestrzeń do mówienia, co zresztą robią skrzętnie lewicowe, liberalne media i potem oni się odkrywają, tak jak właśnie Margot w tym turnę po mediach, możemy teraz cytować różnego rodzaju fragmenty, które wprost pokazują, z czym mamy do czynienia, jeżeli mówimy o ataku na religię, niszczeniu rodziny i tak dalej i myślę, że to też trzeba właśnie pokazywać czarno na białym, bo to jest w tym przypadku sytuacja zero-jedynkowa. Tu nie ma odcieni szarości, nie ma jakichś wartości pośrednich, no mamy albo czarne, albo białe. To, co pan zacytował w wykonaniu pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, pana Bilewicza, no to jest bardzo jasna strategia, która jest propagowana przecież od wielu, wielu lat, że należy już od dziecka wychowywać młodych ludzi w poszanowaniu tej właśnie ideologii. To jest tego typu działania. To, co się stało na polskich uniwersytetach, to jest z opóźnieniem, myślę, że 50-letnim, to, co się stało na uniwersytetach amerykańskich. To w latach 60. nastąpiła ta radykalizacja. Ale to wynikało też z tego, że ta cała szkoła frankfurcka, neomarksiści niemieccy, którzy wylądowali przed II wojną światową w Stanach Zjednoczonych i tam dostali
zajmowali posady na uniwersytetach, tą swoją ideologię wpajali. I to jest taki wolny marsz przez instytucje. No, my przegapiliśmy to, a reforma wyższych uczelni w wykonaniu premiera Gowina dała całkowitą bezkarność i całkowitą swobodę władzom uczelni, które nie dość, że propagują czy studia gender, czy to, co ostatnio Uniwersytet Warszawski wykonał, to w postaci tej deklaracji równościowej, że się będzie dobierało pod względem płci, a nie umiejętności, kadrę nauczycielską, no to już jest w ogóle... Ja tylko się zastanawiam, jak się skończy kariera prorektora chyba Uniwersytetu Wrocławskiego, który nie zgodził się na wywieszenie tęczowej flagi na dachu tego uniwersytetu. Bardzo dziękuję. Redaktor Oliver Pochwat w sensie PL i redaktor Karol Gac do rzeczy.pl byli Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo, a my się spotkamy za parę minut.